3, 2, 1! To kultowy festiwal niezależnego teatru, który ma za sobą 10-letnią tradycję. W 2015 roku zniknął z kalendarza suwalskich imprez, a teraz powraca. Na przełomie lipca i sierpnia miasto zamieni się w teatr, a miejscem działań będą zarówno suwalskie sceny, jak i przestrzenie niesceniczne, zapowiadają organizatorzy ze Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie po drodze. W programie znajdą się spektakle teatrów profesjonalnych i amatorskich, produkcje festiwalowe, koncert oraz warsztaty. Planowany jest również szereg wydarzeń towarzyszących, takich jak klub festiwalowy, rozmowy pospektaklowe i panele dyskusyjne. Hasło tegorocznej edycji to powroty do domu. Należy je rozumieć w trzech aspektach. Ponownego pojawienia się w festiwalu po latach nieobecności, powrotu wywodzących się z Suwałk artystów, którzy przed laty współtworzyli tę imprezę, a dzisiaj są już zawodowymi twórcami. Trzecie odniesienie to motyw powrotu w planowanych spektaklach, podaje Marta Grzymkowska-Ciechańska, reprezentująca organizatora. Jak podaje, do reaktywacji imprezy skłoniło organizatorów planowane przez Mirosławę Krymską zakończenie jej zawodowej aktywności w Suwalskim Ośrodku Kultury. To właśnie Mirka wychowała wiele pokoleń pasjonatów teatru, z których część to dziś profesjonalni artyści. Z tego samego środowiska wywodzą się również organizatorzy suwalskich Teatr Akcji. Ta edycja będzie więc swoistym rodzinnym zjazdem rozkochanych w teatrze.